Ekstraklasa coraz bliżej. Piłkarze Ręczni Śląska zakończyli pierwszą rundę pierwszej ligi. Wygrali wszystkie 13 spotkań i pędzą ku awansowi ile sił. Jaką notę za te występy otrzymali od swojego szkoleniowca? Taką twardą piątkę oczywiście chłopaki napracowali, no to cieszy się wynik. Powiem tak, że zespołu nie robię się w ciągu tam miesiąca, dwóch. Widać, że nasze wzmocnienie, które zrobili przed sezonem, było trafione w dziesiątkę. Zawodnicy, na których liczyli, dają rady w tej pierwszej lidze. Bardzo cieszy mnie, że zawodnicy młodsi, które patrzą na nich, ciągną się za tymi liderami. Święta w domach, kadry szkoleniowej, działaczy i piłkarzy ręcznych powinny być więc spokojne. Drużyna Śląska jednak nie myśli tylko o świętowaniu. Teraz spokojnie, mamy chwilę czasu, przerwa świąteczna. Można się troszeczkę, w cudzysłowie mówiąc, zresetować. No ale nie rezygnujemy z treningów, trenujemy cały czas. Podejmujemy jakby tutaj cały czas treningi, no i patrzymy w przyszłość pozytywnie. Jeden z liderów Śląska w tym sezonie zdaje sobie sprawę, że w rundzie rewanżowej cała pierwsza liga plus dziennikarze będą czekać na potknięcie drużyny. Trzeba w końcu coś o wrocławianach napisać złego. Prowokowaliśmy nieco tym stwierdzeniem Andrzeja Kryńskiego. Jeden gorszy mecz, mniej zdobytych bramek, krytyka pewnie pojawi się z różnych stron. Szczypiorniści jednak myślą tylko o dwóch punktach w każdym kolejnym meczu. My się skupiamy na swoim, tak? Wiadomo, wy jesteście od tego, żeby nas oceniać, a my będziemy robili wszystko, żebyście mieli o czym pisać, ale tylko w takich dobrym kontekście. No, myślę, że tak jak pan powiedział, no, dla nas najważniejsze to są dwa punkty. Styl oczywiście też, mamy swoje założenia, które trener od nas wymaga, no i będziemy się starali, ale myślę, że liczba bramek nie jest najważniejsza, ale założenia taktyczne i styl, w jakim to będziemy robili, to jest ważne. Piłkarze Ręczni Śląska do walki o punkty pierwszej ligi powrócą w połowie stycznia.